Cały rynek powierzchni biurowych w Polsce wynosi około ponad 9 milionów metrów kwadratowych. Z tego 5,5 miliona metrów kwadratowych przypada na rynek warszawski. Pozostała część, powyżej 4 milionów, przypada na największe aglomeracje miejskie. Przy czym, co ciekawe, najwięcej powierzchni posiadają takie miasta jak Kraków i Wrocław. Wiąże się to przede wszystkim z wysokim poziomem życia w tych miastach i zainteresowaniem firm zagranicznych, które wybierają tego typu lokalizacje dla swoich inwestycji. Rynek biurowy jest silnie powiązany jednocześnie z rynkiem hotelowym. Firmy otwierające swoje siedziby w miastach mocno rozwiniętych gospodarczo w Polsce szukają miejsc noclegowych, bowiem ich zapotrzebowanie na tego typu usługi wzrasta. Wzrasta również zapotrzebowanie na usługi konferencyjne i usługi gastronomiczne. Tak jak już powiedziałam na wstępie, dominującym rynkiem powierzchni biurowych jest rynek warszawski. Ściśle najwięcej powstaje powierzchni biurowych w centrum Warszawy, ale również na obrzeżach. Dominującą dzielnicą w Warszawie jest dzielnica Służewiec, zwana często Mordorem. Jest to największe zagłębie biurowe w Polsce. Mieści się tam 130 budynków biurowych. Natomiast często ta dzielnica po godzinie 17 zamiera i nowy trend w budowaniu powierzchni biurowych nie ogranicza się tylko i wyłącznie do tej powierzchni, ale również zmienia swoją infrastrukturę, rozszerzając o powierzchnie handlowe, powierzchnie kulturalne i powierzchnie hotelowe. Jedną z wielu tych inwestycji w rejonie jest inwestycja biurowa P4, która będzie spełniała wiele funkcji, zarówno funkcję biurową, funkcję gastronomiczną, funkcję hotelową, jak i również po części funkcję mieszkalną.